sobotę pokaźna grupa adeptów Krav Magi zdawała egzamin na stopień uczniowski. Aktualnie mamy dwie grupy, początkującą i średnio zaawansowaną. Jak Państwo widzicie, no dzisiejszy egzamin naprawdę przyciągnął ze sobą bardzo wiele osób. Na dzisiejszym egzaminie jest 57 studentów z naszych sekcji. Swoje umiejętności prezentowali przed ekspertem, instruktorem tej sztuki samoobrony, Tomaszem Rzemińskim. Zdają dzisiaj egzaminy na stopnie podstawowe B1, B3. Sprawdzamy umiejętności techniczne naszych studentów, czy opanowali materiał, czy mogą iść dalej, czy mogą się dalej rozwijać. Jest to kontrola techniczna wyszkolenia i tak samo poziomu szkolenia przez naszych instruktorów. Tak samo jak inne sztuki walki, system Krav Maga opiera się na stopniach. Jest to związane z metodyką nauczania i też również zarówno z bezpieczeństwem studentów. Pewną tematykę realizuje się dopiero po opanowaniu umiejętności podstawowych. Okazuje się, że przejście nawet podstawowego szkolenia, takiego jakie właśnie kończyli egzaminem uczestnicy sobotniego testu, daje im już umiejętności pozwalające na podjęcie samoobrony w sytuacjach stanowiących zagrożenie. Działania Krav Maga, tak naprawdę szkolenie obejmuje duży zakres podejmowania decyzji, działania w stresie, tak, obrony, atak, obrona, ucieczka. My stawiamy na ucieczkę, na myślenie, na rozpoznawanie zagrożeń. Na pierwszym poziomie uczą się pewnych zachowań, które mają pomóc im w sytuacji realnego zagrożenia. Tutaj myślę, że grupa będzie dobrze przygotowana przez Andrzeja. On zawsze stawia wysoko poprzeczkę i dużo wymaga od swoich studentów. Osoba z przodu, rozluźnić się. Nie myśl, reaguj. Krav Maga to system walki opracowany na potrzeby sił obrony Izraela. Jest kombinacją wielu sztuk walki. Łączy w jedną skuteczną metodę boks, jiu-jitsu, judo, zapasy i inne techniki. Stworzono ją dla samoobrony, ta natomiast najczęściej przydaje się na ulicy. Działanie na ulicy, samoobrona, jest to specyficzna forma treningu. Każda sztuka walki jest w jakimś tam małej cząstce samoobroną, no ale my się skupiamy głównie na tym. Nie na sporcie, tylko na samoobronie, na działaniu, na tym, żeby nasi studenci mogli żyć bezpiecznie. Ta ręka chroni, ta może kopać, a może być tylko podniesiona. Staje i noga do tyłu. Odchodzimy od przeciwnika. Cały czas macie być frontem do przeciwnika. Zarówno Andrzej Gajewski, jak i Tomasz Rzemiński twierdzą, że Krav Maga jest sztuką samoobrony, a bronić się ma prawo każdy. I coś jest na rzeczy, bo od nieco ponad roku, gdy klub powstał i zaczął działać, przez treningi przewinęło się około 500 osób. Kto może zatem rozpocząć przygodę z Krav Magą? Mamy jakieś wymogi, które należy spełnić, między innymi dobry stan zdrowia, który pozwala nam uprawiać rekreacyjną formę sportu, ale tak jak wspomniałem, każdy ma prawo do obrony, więc wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się najbardziej skutecznego systemu samoobrony na świecie, zapraszamy na zajęcie. Na czym polega trening? Trening Krav Maga jest to oczywiście potężna samoobrona, ale podczas naszego treningu jest wiele form różnych, z różnych dziedzin. Jest dużo zabawy, formy adaptacji ruchu. Nie skupiamy się tylko w 100% na samoobronie, ale też pobocznie wzrasta na pewno nasza siła, wydolność, poprawia się nasza sylwetka i przede wszystkim stan zdrowia dzięki endorfinom uzyskanym na zajęciach. Liczna grupa adeptów przystępujących do egzaminu zaskoczyła nawet naszą ekipę. Dlaczego tak wiele osób zaczyna swą przygodę z Krav Magą? Jest bardzo prosta do nauki, bezpieczna, niekontuzyjna albo mało kontuzyjna w ramach treningu, oparta na odruchach naturalnych. Ludzie przychodzą na Krav Magę, nagle patrzą, że bardzo szybko im wszystko wychodzi. Pokazujemy też działanie w stresie i nagle ludzie patrzą, o, to jest dla mnie, tak? To jest coś, co się sprawdza, nie jest trudne. System nauki jest tak dobrany, że może go ćwiczyć każdy. Zakres materiału, który uczymy, tak naprawdę obejmuje od nauki cywilnej, od samoobrony kobiet, poprzez szkolenie jednostek specjalnych, ochronę VIP-a, pracę policjantów. Okazuje się jednak, że treningi zawodowe sięgają znacznie dalej niż sprawne wyperswadowanie napastnikowi, że atak nie jest dobrym pomysłem. Realizowane są także profesjonalne szkolenia strzeleckie. Niebawem w jednym z planowanych szkoleń instruktorami będą operatorzy GROM. Jak wyjaśnia Tomasz Rzemiński, świat się zmienia i Krav Maga się zmienia. Nasza nauka mówi, zawsze bądź gotowy. W tych czasach każdy powinien umieć angielski, obsługę komputera, Krav Magę i strzelać, tak? Uogólniając, ale
cały czas ta Krav Maga jednak jest systemem przodującym w Polsce i na świecie ze względu na metodykę nauczania i to, że ludzie przychodzą, nie mieli nigdy kontaktu ze sportami walki, a sobie radzą, tak, i w stresie są w stanie działać. Tu my nie oczekujemy, że nasi studenci będą wykonywali salta, kopnięcia obrotowe na głowę. Tu przede wszystkim jest ucieczka, rozpoznawanie ataku, jeżeli już walczymy, no to proste techniki, uderzenie w krocze, łokciami, praca w krótkim dystansie i przede wszystkim praca w stresie, czego i trening psychologiczny, czego jest bardzo mało w innych sztukach walki. Andrzej Gajewski uczył się metodyki nauczania w ojczyźnie Krav Magi, w Izraelu. Tam wpojono mu niezwykle istotną zasadę. Instruktorska praca jest dobrze wykonana wtedy, gdy najsłabsza osoba z grupy ma dany element opanowany i wygląda na to, że zasada działa. Egzamin zakończył się pełnym sukcesem. Raz! Lewy, prawy.